Kuprem do góry pływa i kaczka się nazywa. Takže vás pěkně vítám na Edmundově soutězce. Guten Tag, herzlich willkommen in Edmundově. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. I tu ten kanion, jak máte? Kanion Edmunda. Teď se nám přelivá voda v hodě. Tu vzadu, vpravo, Glova Bata Simpsona. A nejradši má malý zlobivý kluky. No, er liebt Kinder, ja? Vorsicht! Po co gra? No, że było ładnie. Jeszcze drugi. Zaloty. Damen, bitte, Damen, eine Dezi drink, klo, 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 a morgen, 10 Jahre minus. Wodnik, wodnik Suwarek tu siedzi, prawo proszę. A, Wassermann, bitte rechts, da ist ein Jürgen. Hier ist ein Wassermann. Oh je, mega, geil, super, mega, Rato ještě! Ne, do mojí, já jsem já si pan natiska ten šnurek. Tu jak zimno, vodospad, fajně, zamierzně, fantastiko. Winter Niagara, kompletní restaurace, taky hračkárna, cukrárna. Mají tam zmrzlinky, dorky, kyšláčky, manuky, čokolády, bombony, zákazky, krásný plišáčky. Tu tam dnes na guze všecko zadarmo. Talent, kapitán. Může zkusit akustiku. Kapitán opróbuje akustiku. Eskimačka zrobíme, Eskimo role. Loďka se rozhoupne, pak se vrátíme, až se vrátíme, tak se už tak nevím, tam vyhrává muzika. Že bych už měl potoky jít muzika. Polské tejský? Jdu šat, papače. Kein Problem, ein Boot nimmt Titanic. Von hier Titanic. Co tam jest, Dusia? Konik? Może. Ja nie wiem, czy to jest konik, czy to nie. Szarańcza jakaś. Co to jest szarańcza? Na palec? Chodź. Gdzie jest szarańcza? Chodź na palec. No chodź. Ucieka. Chyba się boi. O, dała łapkę. O. Musisz go popchnąć tu. Żeby wszedł. Zachęcić. Albo to szarańcza. Skoczy. Skoczy? Co to szarańcza? No, ochrona. No, to jakiś dziwny ptaszek. Taki nigdy nie było. Zoomujemy go maksymalnie. Nie jest mocno. On rybkę ma malutką.
I on próbuje o kamień zabić. Ale nadaje. Chyba jest gdzieś jakiś drugi. Ja myślę, że z góry. No. Ale... No, ale... To ja w tym... No ciekawostka, w aparacie widać jaśniej niż w rzeczywistości. Troszkę wysoko. Zobaczcie, jaki pajączek. Niestety nie wiem, czy na wideo super makro się da zrobić, ale jak nie, to wam wrzucę zaraz zdjęcie. Przed chwilą próbował atakować. Nie, niestety już się rozmywa. Nie, nie da się ustawić na wideo. No dziwne, że ten Huawei wideo nie pozwala też robić w opcji super makro. Ale bestia niezła. Patrzcie tylko, jaka soczysta zieleń. Kamyczek. Synalek. I lecimy dalej. I mamy kolejnego pająka. A przynajmniej jamkę pająka. Zoomujemy. Op. I nawet jest w środku chyba pająk. Chociaż słabo to widać, bo jednak rozdzielczość przy tym powiększeniu jest cyfrowa. A światła za dużo tu nie mamy. Ale spróbujemy zaraz zrobić zdjęcie, gdzie będzie lepiej widać. Druga noga wycieczki, trzeba przywołać łódkę. Gdzieś tam na drugim końcu chyba dzwoni dzwonek. Jutran, iceberg, kop, fajne, bajze, i to ucho. Iceberg, kop, polarny medwiedź. Polarny medwiedź. Ola, dama. I to ucho. Prażeným nosem. A vedle ty swingy je ten čert, ďábol, neboli teufel. Tam pak vidíte, jako je spadlej kořen, vokko, bradavice na ose, ten vypadlej kámený jazyk. A pod tím je ta brada, ďábol, neboli teufel. Ano, aj má swing kopka, aj nenáze. O, fantazí. Ďábol, líbos Insel, ich Frau, ich Mann, ich Gutenach, ich Morgen, Warzik, ich junge Frau. Klinc, hír, kamilion, kop, kamil. Jak ta hlava takhle švejká, to kaprať, kamilion, kop, kamil. Ahoj. Ahoj. Tady po levé straně právě proplouváme okolo ostrůvku lásky. Tady máte také možnosti vystoupit. První už je obce. Co tam má? Co kapka, tedy utopenej. Vajnendem. Počonce skala. A když budete pokračovat dál, takhle přes ten most na tu mezní louku, 3 kilometry. Větrolomy.
koło wyłodów od tych drzew. Zatujemy żuczka? Tak. Tylko trochę się chyba boi. Ojej. Udaje martwego? Nie, nie udaje. Idzie? Tak, gdzieś idzie. Gdzie go dasz? Tu gdzieś na bok. Poszedł, tu to go tu dam. Idź na wolność. A wygnieciony pancerzyk ma z tyłu. Już coś go przygniotło. No, ale dobrze, że żyje. I zostawiam go tutaj. Pochodziliśmy, popływaliśmy, pomęczyliśmy lokalną faunę, a że byliśmy kawałek od miejsca, gdzie zostawiliśmy samochód, to sobie takim śmiesznym busikiem za 60 koron wróciliśmy z powrotem. Uliczką wśród straganów i tu taka ciekawostka, ślady po powodziach. Z którego roku Tymon jest najwyżej? 1845. O, 827 jest najwyżej, gdzie sięgnę. Także widać, że całkiem powolnie tutaj zalało. I na dzisiaj kończymy naszą wycieczkę.